Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkej. A to jest znowu... no Don't Steph. Tylko dajcie chwilę, bo... ten cały hud padowy się włączył i muszę go wyłączyć, bo on mnie trochę wkurza. No nie ukrywając. No i cóż. Kontynuujemy nasze spotkanie z Wolfgangiem, numer 2. Bo ostatnio, no, zresztą ci, którzy widzieli, to pamiętają, ja wolałbym zapomnieć tą krytyczną porażkę. No to lepiej. No i po prostu zajmijmy się swoimi sprawami, czyli zwiedźmy tą wyspę jakoś tak dokładniej. A nie, już ją zwiedziliśmy. Chyba mieliśmy odpłynąć dalej teraz. A nie, przepraszam, jeszcze w głąb tutaj. No cóż. Powiem szczerze, ten start zapowiada się trochę sensowniej pod kątem materiałowym. Ale dalej nie jestem przekonany, czy przetrwamy. Bo wiecie, znacie moje możliwości. Pamiętacie, jak to się skończyło za pierwszym razem, za drugim razem. Także no, ze mną nigdy nic pewnego. Czego brakuje? Kamieni. Dobra, wiecie co, spróbuję nawet zrobić sobie już młotka, to... może zniszczymy parę tych skrzyń, może jakieś skarby tam będą. I wiem, że strasznie dużo powtarzam słowo może tym razem, więc no prawdopodobnie znowu będziecie mi wypominać konkretne słowa. Jednakowoż, no... mnie to nie interesuje, chcecie to wypominajcie. W sumie po to mam kanał, żebyście sobie mieli radochę z niego. Więc jeśli dla was radochą jest wypominanie mi słów, które ciągle wypowiadam, to rób to co. No a my póki co idziemy dalej zbierać złomy. I jak nic, przydałoby się coś zostawić, bo już jak wpłynek znowu zapchałem. Żywności to muszę przyznać, mamy już wystarczająco dużo, żeby parę dni spokojnie przesiedzieć. Nawet na tych samych limpetach. I tym, co mam. Chociaż dobra, co parę dni to może przesada, no ale... na jakiś czas to powinno wystarczyć. Zapas drewna na bodajże dwa ogniska też jest. Tak? No bo wiecie co, ja już po prostu zaaktywuję to ognisko, żeby potem nie było, że zmarnuję materiału na coś innego i... no. Skończy się klasycznie. No i cóż, chyba zwiedziliśmy wszystko, co wyspa ma do zaoferowania. Płyniemy dalej, tylko w którym kierunku? Tratwę zostawiłem tutaj, to płyniemy tam po prostu w górę. Dzisiaj zaczynamy od dnia drugiego, więc skończymy na dniu piątym, tak. Drugi, trzeci, czwarty, tak, na pewno na piątym. Także, no. Standardowo 3 dni, nie zmieniam planów. I muszę wam przyznać, że przejrzałem trochę to nagranie jeszcze ostatnie, gdzie widziałem prędkość na drewnianej tratwie i na tej tratwie i... tak. Super, nie mam gdzie wciskać chwastów. Tak, więc... tego się nie spodziewał się. Dobra. Tego smażonego grzyba w sumie zostawię, nie chcę za to, nie jeśli chcę. Ale kontynuując. No sprawdziłem, jak to wyglądało. Względem właśnie ogółu z tym wszystkim, czyli z tratwami. No i ta jest rzeczywiście niewiele, ale szybsza. Także już na przyszłość wiem, żeby tej tratwy nie robić. Chociaż nawet jak mówiłem, opisy sugerują, że ta jest chociaż trochę skuteczniejsza. A teraz najważniejsza. Płynę pod prąd, więc... po prostu prawdziwy slalom. Dlatego też pozwólcie, że tak spróbuję się chociaż trochę... no, uspokoić z gadaniem, żebym po prostu nie zatopił statku. Chociaż chyba statek to trochę za dużo powiedziane jak na tą tratwę. Wow. Na środku. Nie tym razem. Nie tym razem, gro, nie. Ostatnio dwa razy się skusiłem na to i skończyło się jak się skończyło. Więc tym razem sobie to odpuszczę i... zaraz powinienem...
wylądować na jakiejś wyspie czy coś. Bo w sumie noc zapada, a wiecie jak Wolfgang reaguje na noc. Też tu powinno być bezpiecznie, żeby przenocować. Tak więc no. Co prawda, trochę głód nam zmaleje, ale w ostateczności można tu przypłynąć i spróbować przetrwać noc w takich warunkach. Jeśli się nie uda, to zawsze na szybko mogę pochodnie spróbować wstawić, chociaż może mamy wyspę, może mamy. Zobaczmy jak jest. Proszę, 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 proszę. Jest wyspa. Dobra. Skoro jest to, żeby na pewno nam ogniska nie zmyło, przedstawić to. Jednak może zmyć ognisko. Jeśli te całe, jak to się nazywa, fale będą wystarczająco duże, czy tam przepływy. Coś tak, raczej chodziło o przepływy. Zobaczmy w ogóle, jak ten cały ikar, czy tam kawór działa. Aha. Nie wiem, czy to nie jest jakiś ten składnik do czegoś, ale trudno już. Zżarłem, więc niech będzie. No, ale na przyszłość wiemy, że do tego nie opłaca się gotować, nawet jeśli chce się to jeść. No i w sumie ostatnie, co zostało do przygotowania jakiegokolwiek pożywienia. Bo jednak impety są bardziej siedzące, więc je wolę zostawić na krytyczną sytuację. Aż dobra, tak z dwa sobie ugotuję, co mi szkodzi. A więc kolejny dzień przetrwałem. I teraz tylko mieć nadzieję, że uda się tak, no, zakończyć całą przygodę dzisiaj na stanie podobnym do obecnego. Chociaż możesz przyjemniej byłoby nawet mieć własną tą wyspę, na której mamy bazę. Nie mówię nic, że tak, muszę zbudować, nie, lepiej nie budować. Ale sami wiecie, lepiej mieć bezpieczne miejsce, w którym można się osiedlić, niż potem no być wiecznym wędrowcem, który nie ma nawet żadnego miejsca, w którym może. No, nie ma żadnego miejsca po prostu spoczynku czy coś. Żadnej bezpiecznej przystani, gdzie można cokolwiek, no, przechować, czy cokolwiek. No ale ja już się plączę, będziecie mi wypominać pewnie, jak zwykle. I pierwsza fala zaliczona. W ogóle to chyba jest druga wyspa jakaś. Albo to po prostu płcizny są takie olbrzymie. Jakie lubię wodne chwasty. O, faktycznie jest. Wiecie co, spróbuję ją upłynąć trochę porządniej tą tratwą. W sensie rozumiecie, żebym mógł potem na tratwę i od razu płynąć dalej. Nie zapowiada się, żeby miała być szczególnie duża. Na pewno są tu wąże. Ale zobaczmy, czy to jest tu cokolwiek. Może okaże się, że to jest to miejsce. Raczej nie. Wezmę tylko zapasy trawy, bo jak zwykle trawa mnie się kończy się. I w sumie nie ma co marnować czasu. Ogniska na zapas nie będę robił. Spróbujemy tym razem już nawet może znaleźć wyspę na tyle szybko, żeby postawić już to trwałe ognisko. No a póki co płyniemy. A mi się wydaje, bo na morzu jest inna muzyka niż na lądzie. Chyba tak. Dziwne, że nie zauważyłem tego wcześniej. Choć bardzo prawdopodobnie, że udało się nawet znaleźć sieć wysp. Co nie ukrywając jest rzadkością. W szczególności w moim wykonaniu. O, mapa. Wy sobie jaja robicie? Stąd dzisiaj startowaliśmy.
tak, żeby się stanął. Nawet chyba nie będę zwlekał. Płyniemy na tamtą wyspę. Zobaczymy, może tam będzie to, czego szukamy. Czy miejsce do osiedlenia się takiego porządniejszego i w ogóle. W ogóle są to jakieś ciekawe rzeczy. No. W ogóle ciekawie, jak działa wędka na shipwreckcie. W normalnym dostępie tam były te całe jeziorka, tam można było łowić w ogóle, ale tutaj? Bo szczerze, że nie jestem pewien, jak to działa. No to akurat znam. Jedny sposób na to, żeby pozbywać się małp. Tak częściowo, bez mordowania ich. Standardowo. Kompas to było, było. No te. Śpiwór niewygodny i w ogóle jednorazowy, ale jest. To jest chyba właśnie ten taki morski alchemiczny engine, o którym trochę słyszałem. Tam. Standardowo. Mamy kolegę. Znowu. Także cóż, wiecie co, te bagaże to... No kupi Wolfgang. Jestem skłonny nawet już po prostu wylądować. W jakimś miejscu takim, żeby tylko móc się od niego odczepić. No niestety, ale nie wiem jak on działa. Ale jakiego pecha trzeba mieć, żeby znowu trafić na to dziadostwo? Już jesteście świadomi, że prawdopodobnie to znowu będzie koniec. Jeśli teraz, no, wyląduję. Był jeden jego atak i prawdopodobnie to już jest koniec statku. Tak więc... Prawdopodobnie zaczynamy dzisiaj świat czwarty. I jeśli ten świat też będzie takim nieudolnikiem... Właśnie nie uda się na świecie czwartym, to ja zawieszam shipwrecka na jakiś czas. Może na czas, dopóki nie dostanę od was jakiś porad czy coś. A teraz szybko, szybko! Czy wy to widzieliście? Tereny wulkaniczne. Nieźle. Także pozwólcie, że postawię ognisko i... Nawet to chwilowe. Na tej wyspie na pewno się nie będę osiedlał, patrząc na to, że są małpy. Ale wiecie co? Chyba już wiem, gdzie się osiedlę w takim wypadku. Ta wyspa jest... Nawet... Są tu jakieś materiały, w ogóle wszystko. Są małpy, więc jakaś tam niewielka produkcja kup będzie. Są różne inne aspekty. Chyba osiedlimy się tutaj, bo... Sterty magmowe, Jezu, nie, nie. Wiecie co, mogę znaleźć lepsze wyspy, ale... Nawet ze względów bezpieczeństwa już wolę się osiedlić tutaj. I żałować później, niż... Kolejny raz spotkać tą rybę. Nieprzygotowany na spotkanie z nią. Tak, jak nic, więc cóż. Dorzucimy trochę kwiatów nawet do ognia. Mi się przyznać, że tym razem naprawdę miałem albo farta, albo nareszcie nauczyłem się, jak wysiadać z łódki przy tych dziwnych rybach. Tak. Także no, dzisiaj kończymy zwiedzać tą wyspę, na której jesteśmy, ogólnie tu. A potem idziemy tam zbudować w tym miejscu gdzieś stałe ognisko. No i po prostu się tam osiedlić. Mogę to zrobić niby wcześniej, no ale rozumiecie, już tyle zwiedziłem. No popatrzcie, tu jest jakaś wyspa. W sumie to jest taki duży nieodkryty obszar.
Wiecie co, nawet bym mógł tam popłynąć, spróbować, ale no. Postawię tutaj, bo jest duża wyspa tu, tutaj też coś jest w ogóle. Będzie to dobre miejsce w moim odczuciu, nawet jeśli trzeba będzie uciekać, to mamy gdzie. A za co chimney nie mogę zbudować za bardzo. Musiałbym zobaczyć na tym Science Machine, co jest potrzebna dobra koralowce. Bo od razu bym chciał postawić sobie już nawet to zamiast zwyczajnego ogniska. Więc rozumiecie, po prostu. Pamiętam jeszcze za moich czasów, jak to tam wiatr mi zdmuchiwał wszystko, albo powodzie zatapiały ognisko. Chociaż to powodzie to akurat była wina tego, że mieszkałem na tych piaskowych terenach. A, to ja nie mam wianka. Coś, to chyba mamy już priorytet na dzisiaj. Stworzyć wianek. Albo jeśli uda się znaleźć pająki, to mogą być też cylindry. No i proszę, proszę, co my tu mamy? Nie no, pajęczaki, super. Nie jestem gotowy na walkę z nimi, pewnie jakiś trujący wyskoczy od razu czy coś. No ale... Widzicie, jest wszystko, co jest mi potrzebne do przetrwania. Chociaż może nawet nie będę tam się osiedlał, tylko... Tutaj? Bo tam można się... Dobra, małpy są na dwóch stronach, jednak idę tam. Bo niby ta wyspa jest większa i łatwiejsza do zagospodarowania, ale... No, w moim odczuciu trochę zbyt dużo małp. Po co, pójdźcie normalne drzewo po raz kolejny. Jedno już chyba gdzieś takie zostawiłem. Nawet bym się nie dziwił, gdyby to było na tej samej wyspie, na której chce się teraz osiedlić, no ale... Dobra, wiesz co? Ta wyspa jest naprawdę olbrzymia i gdyby ją tak trochę odmałpić... O ile takie słowo w ogóle istnieje. Te. To może nawet by się udało tutaj zamieszkać. A tamta druga byłaby takim, powiedzmy, ratunkowym ośrodkiem. No tylko, że ja nie wiem, jak się pozbywać tych małp, więc no. Jedyne, co mi tak wpadło na myśl, to to, żeby podejść do tej... No jedyne, co właśnie mi przyszło na myśl, to najpierw zniszczyć w ten sposób wszystkie chaty, potem... No w sumie nie wiem, co potem. No ale jak nic, w ten sposób mogę tutaj tą część odmałpić i powinno być nawet bezpiecznie. No ale jednak... Pierwszą taką mini bazę, zanim będę po prostu się szykował na zbudowanie bazy tutaj, to chciałbym postawić w bezpieczniejszym miejscu, którym już jest bądź co bądź dostosowane do warunków minimalnego zakwaterowania, więc po prostu wrzepka, na której dzisiaj zaczynaliśmy odcinek, bodajże, tak, nic to ta, jednak zostaje moim nowym domem. Nie wiem, czy to mądre z mojej strony, że osiedlam się tutaj, a nie próbuję pozbyć się małp od razu już tam zamieszkać. No ale niech i tak będzie, nawet jeśli to jest czysty idiotyzm, co... I tak jakoś czuję się bezpiecznie, kiedy mieszkam z dala od małp. No a jednak zanim bym znalazł sposób, jak się pozbyć ich wszystkich, to trochę mogłoby minąć. Patrząc na to, że no, jestem jełop, jeśli chodzi o Dunsterwa. Po prostu jest mniej tych wszystkich miejsc, w których wąsze mogą mi powyskakiwać, więc... I chyba tu jest plaża w przeciwieństwie do tamtego miejsca, więc... Trochę limpetów bym tu miałbym... No ogólnie chyba wszystko, co jest mi potrzebne. I teraz czego mi znowu brakuje? A, jeszcze drewna. Dobra. To jest żaden problem, powinienem sobie poradzić. I w sumie... To już druga baza w przeciągu... całego tygodnia, którą będę zakładał. Ale najpierw muszę się pozbyć wąż. Dobra. Tak więc... Nawet wąż nie wyskoczył jadowity. Co?
Coś czuję, że to jest mój szczęśliwy dzień. Dobra. No i oczywiście 5000 nowych receptur. Jej, w ogóle. Coś mi tutaj proponuje? A, Jidę. No tak. Dobra, Jidę to sknocy już od razu. Nie ma co. Chociaż to jest coś ciekawego. Dym tą rybę. A, okej. Okay. Trochę dużo, dobra, tylko teraz gdzie są te limestone'y? Tak, dobrze, myślałem. No ale to jednak jest, powiedzmy, na przyszłość, nie na obecny moment. A teraz, póki jeszcze mamy chwilę, to... Chyba się złamałem? Nie, dobra, siekiera się nie złamała. No to po prostu zbudowałbym ze dwie skrzynki, przechował tam materiały i... Ogólnie zajął się trochę zakwaterowaniem i ogólnymi takimi sprawami. A wyprawami, czy odblokaniem wyspy, jeśli dacie mi jakieś porady, to zajmę się... Nie. Jednak świat mnie chyba nie lubi. Jesteśmy chyba teraz na jedną deskę. A ja potrzebuję chyba 4. Wiecie co, to... Chyba bezpiecznie będzie ścinać palmy kokosowe. I pewnie na magiczny sposób dostanę drzewca kokosowego. O ile takowy istnieje. Więc oczywiście, jeśli istnieje drzewiec kokosowy, to chciałbym wiedzieć o jego istnieniu, ale nie musicie się ze mną dzielić tym wszystkim. Jeśli chcecie, żebym po prostu sobie zmarł, żeby było śmieszniej, to... No, ja bym tego nie będę miał za złe, więc chcecie to... Zostawcie tę wiadomość dla siebie. Chociaż, czym sądząc po tej miniaturze, którą miałem ustawioną jeszcze za czasów, no, Woody'ego, to wszystko sugeruje, jakoby miał istnieć właśnie taki palmowy drzewiec. Jeden drewno, super. Tak więc, no, na tym się kończy dzisiejsza przygoda. Przychodzi już wieczór, a ja mogę nareszcie z domu powiedzieć, że dzisiejszy odcinek był naprawdę udany, dlatego też, no, oczywiście, jeśli wam się podobało, to fajnie było, gdybyście zostawili tą łapkę w górę, czy chociażby napisali, co wam się podobało. Nie, do niczego nie zmuszam, ale jak mówiłem, robię to wszystko po to, żebyście się cieszyli, żeby sprawić wam radość. Jedźcie, żeby też nie marnować czasu na gadanie, znaczy jakie gadanie, nagranie takie po prostu czyste. Bo kto wie, może ktoś jeszcze co zauważy i kiedyś, powiedzmy, będzie coś po prostu... Naprawdę bym mógł stwierdzić, że to nie jest marnowanie czasu. A zresztą nie słuchajcie, bo ja już zaczynam gadać głupoty o tej godzinie. No i oczywiście, jeśli wam się podobało, no to po prostu do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!